Ofensywa koronawirusa trwa. Atakuje on najsłabsze punkty ludzkiego ciała. Jednak to nie płuca są najbardziej zagrożone, ale mózg. Według najnowszych badań radzieckich uczonych, mózgi przynajmniej kilku milionów polskich demokratów zostały zaatakowane przez koronawirusa. Przypadki te pozostają niezdiagnozowane, bo nie towarzyszy im kaszel i gorączka. Charakteryzują się natomiast wzmożoną aktywnością w internecie i żądaniami zaostrzenia kaczystowskiej dyktatury. Tak, na tę chwilę Kaczyński czekał całe życie. Jeszcze kilka tygodni apelów i na życzenie polskich demokratów spełni się ich największy koszmar. Kaczyński wprowadzi stan wyjątkowy. Wybory zostaną odwołane już na zawsze, Platforma Obywatelska zostanie zdelegalizowana, a cały nakład wyborczy zarekwirowany. A wszystko to w świetle prawa, bo przecież stan wyjątkowy na to pozwala. I nawet nie będzie gdzie uciec, bo lasy już zostały zamknięte. I tak oto na długie lata wspomnieniem stanie się sztandarowe hasło partii. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim!